Nie obrażaj się. No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziś piękny dzień. To właśnie dzisiaj startujemy z serwerem Thunder Island. To właśnie dzisiaj jestem sam na... Agata wyjechała, jest mi smutno. Serio. I to właśnie dzisiaj rozpoczynam kolejną serię na kanale gamingowym. Chcę się nagrywać, efekty chyba dopiero od jutra, czyli od soboty, we wszystko... Idź pan. No jest grubo, no. No i dostałem wreszcie bluzę od swojego zespołu, się prosiłem tydzień i wreszcie dostałem smiley face'a zajebistego. Super, są ciuchy i kolekcja, którą wprowadziliśmy. Naprawdę jest na kozaku. Ciuszki są już naprawdę jakościowe na maksa. Mega polecam. Wbijać na sklep Rezigir. Na Rezi Style'a. Mordunio! Filmy są codziennie o 16! Ale jak to? No tak to! Codziennie, dlatego subuj! No dobra, zasubskrybuję! No tak, subskrybuj! Dobra, dam tego... Dziś fajny dzień, naprawdę dziś fajny dzień, cieszę się, bo praca chłopaków, bo w tym sezonie to ja tylko taki na takich ustaleniach ogólnych byłem, a chłopaki na tak, żeby było zajebiście. No i się cieszę. Thunder Island, sezon drugi. Wbijajcie. A ty się cieszysz, piesku? A ty się cieszysz? No powiedz, że się cieszysz. Powiedz to. A ty się... Ała! O! Mam ją rzucić? Rzucić ją czy nie? Nie obrażaj się. Ona się tak triggeruje. Wystarczy, że tak rękami robię. Niczemu kamery zasłaniasz? Uwierzcie mi, nie robi jej krzywdy. Ten pies uwielbia się tak bawić. Czasem sama mnie tak zaczepia. Podchodzi do mnie czasem i mnie tak podgryza na przykład po nogach, żeby się bawić. A teraz kto jest szefem? Koniec. Dobry pies. Ale to boli! Dobry pies, spokój. Gdzie jest piłeczka? Tu jest piłeczka. Ej, to jest moja piłeczka. Ej! Ona jest już tak silna, patrzcie, jaka czerwona łapa. Ona już jest tak silnym psem, tak już mnie podgryza mocno, że to jest hit. Gdzie jesteś, klucha? Nie gryź mi kołdry. Spadła. My się kochamy. Daj buziaczka. A propos rodzeństwa kluchy, tak jak mówiłem wcześniej, bo chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja pamiętam. Klucha też pamięta. Będziemy się meetingowali z rodzeństwem kluchy w styczniu. Mam nadzieję, że różne obostrzenia, które wchodzą, nie przeszkodzą nam w tym, ale powinno się udać. Miejmy nadzieję. Tatuś ma skarby. Zasz. Masz. Byłem pierwszy. Siadł. To jest waruj. Siadł. Waruj. No. Daj głos. Dobry pies. Daj głos. Dobry pies. Daj głos. Ale wymiana zdań, co? Daj głos. Głos. Ogólnie klucha jest taką pocieszną istotą. Tak jak pewnie pamiętacie, jak byliśmy w trakcie izolacji, to klucha widziała, że się źle czujemy, podchodziła do nas, przytulała się. Dlatego teraz zrobiłem taki śmieszny motyw, że poza tym szczekaniem i taką agresją, taką zabawą, taką dziką zabawą, zrobiłem totalny kontrast, zacząłem płakać, udawać, że płaczę, szybko oddycham. I od razu ona, wiecie, ona od razu tak, jestem z tobą, tatuś, będzie dobrze. Uwielbiam ją. Zajebisty jest ten pies. Ale
ale się cholernie jaram, dlatego że dosłownie za chwilę startujemy z całym serwerem, wszystko jest za chwileczkę odpalane, a wszystko to się dzieje w piątek, godzina 16:46. Czekam na chłopaków, wszyscy już jesteśmy praktycznie w gotowości, by rozpocząć całe nagrania, by zacząć po prostu pykać. A tak się cieszę na ten sezon drugi, to jest serwer RPG, który polega na rozwijaniu swojej postaci, na budowaniu swojej działki, na całej linii fabularnej, którą chłopaki zbudowali, no coś kosmicznego. Wbijać na Thunder Island. Troszkę to jest film o klusce, trochę o tym wszystkim, jak zwykle, co się dzieje u mnie w ciągu dnia, ale dzisiaj klusek jest taki pocieszny. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że nie ma Agaty i Agata, która spędza z nią praktycznie połowę dnia, jak nie czasem cały, tak teraz jest z tatusiem, a tatuś cały czas pracuje i ona jest taka: tatuś, a co ty robisz? I siedzę na komputerze, wskakuje mi na kolana i tak się na mnie patrzy. Tak, co ja tutaj robię? Czemu ja patrzę na komputer? Teraz też tak sobie gadam do kamery, a ona po prostu patrzy na mnie i nie wie, co zrobić. Ogólnie to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to, że wraz z całym serwerem i teraz drugim sezonem, który wystartował, na sklepie moim jest też do kupienia i do ogarnięcia zajebisty pakiet dla fanów naszego serwera. I mówimy tu o pakieciku, gdzie jest koszulka, gigantyczna mapa 85 cm na 60, 25 razy większa mapa niż w pierwszym sezonie, podkładka pod mysz i do tego kubeczek. Także polecam bardzo serdecznie. No, zespół się napracował, żeby ten sezon wystartował pełną parą, a teraz moja w tym rola, żeby świetnie się w tym bawić wszystkim i nagrywać jak najwięcej filmów z tego serwera na mój kanał gamingowy Resi Born to Be Gamer. Tam wbijajcie, tam subskrybujcie i tam teraz cała seria, którą nagrywał z chłopakami, będzie się publikowała. 450 osób czeka już w kolejce, a startujemy dopiero o 19. Jeszcze jest pół godziny do startu, a tyle osób już czeka. Dobra! Ale grubo, już jest 1100 osób czekających w kolejce, a nie 450. 2300! Cześć chłopaki, cześć! Piąteczka! Ale masz konia! Dużą nowością są pety, czyli zwierzęta, na których można jeździć. Masny! Masny prefiks! Biera go! Co piątek, tak jak przy pierwszym sezonie, są update'y. Więc co piątek czeka was coś nowego. Ale rynek! O, świąteczny jest! Wierzchowiec! Do mnie! Chodź, wierzchowiec! Klucha! Wierzchowcy jeden! Ej! Za VIP-a dostałem wierzchowca, patrzcie jaki fajny! Właśnie zakończyliśmy pierwszy odcinek serii Thunder Island, sezon drugi. No, jaja na kiju, kompletnie. No, widzieliście pewnie fragmenty, więc zapraszam na kanał gamingowy. Już was nie męczę tym serwerem. Jest prawie, że 3000 graczy. Bez takiego dużego otwarcia, bo baliśmy się robić duże otwarcie, bo to są serwery, to może zawsze paść. Więc woleliśmy na spokojnie, żeby to wszystko się rozbijało w czasie. Jest 3000 graczy z taką naprawdę basicową promocją. I cieszymy się. Taki mój feeling po pierwszym odcinku jest taki, że naprawdę jest świetnie. I chłopaki się mega postarali. Jest kurde na kozaku, naprawdę. Zabieramy się do drugi odcinek. Moi mili, start serwera udany. W piku prawie 3000 osób, bez grubego promo. Teraz już to promo się dzieje. Teraz już to promo się dzieje, bo już dużo o tym wszystkim gadam, bo daily polega na tym, że nagrywam wszystko na co dzień. I właśnie gadam z Agatką, która może was pozdrowić. Pozdrawiam. Agul was pozdrawia, a ja chcę tylko tyle powiedzieć, że nagraliśmy dwa fajne filmy, które się pojawią na kanale BTBG. Fajny dzień, gruby dzień, ale cały dzień przed kompem i mam już trochę dzisiaj dość, szczerze mówiąc. Patrzcie tego słodziaka. Dostał przysmaczkę ode mnie. Już zjadłaś? A ty szukasz, bo ty myślisz, że jest więcej. Jutro się widzisz ze swoim ex. Tak, dobrze słyszeliście. Jutro, Klucha, widzi się ze swoim ex. I o tym już mówiłem wcześniej. A jeśli jesteście tego ciekawi, to jutro zobaczycie. Ale dobrze. O Jezus, przyszedł pies. Dalej się na mnie złościsz? Nie gryziesz? Ale ty zaczęłaś! Przyszłaś do mojego łóżka. Jeszcze warczysz na mnie? Co to odwalać, mordunio? Chcesz się bić? Chcesz się bić? Jak ja cię pobiję zaraz, ty mała bestio wredna, jak cię tatuś między nogi chwyci, i co teraz? Nic nie zrobisz, nic! Jak ty nawalasz ostro, wyspałaś się za bardzo chyba. Ja jej nic nie robię, dosłownie ją miziam wręcz. I robię je dosłownie w trakcie walki i zabawy to samo co teraz. Po prostu ją miziam. Ale na tym polega zabawa, nie? Ja jej krzywdy nie robię, ona też teoretycznie, ale zaczyna gryźć coraz mocniej z wiekiem. No a teraz mnie liże. To jest pies, który mnie kocha, brzuszek że zawsze wykłada. A ogólnie u psów jest tak, że jeśli pies przed tobą się kładzie i odsłania brzuch, znaczy, że ci ufa.
bo brzuch to jest najbardziej neuralgiczne miejsce u psa. Piąteczka. Dobrej nocy wszystkim życzę. Wychowujcie swoje psy tak jak należy. Sumiennie i dobrze. Cześć. Ale się podpuścisz, ale się podpuścisz.